Witajcie kochani na kanale Kalina i Rodzina. Dzisiaj zapraszam na taki vlog, jak ja to mówię, gadany, domowy. Jest ze mną ciocia i moja mama. Witamy wszystkich. Witam też serdecznie. Bo dzisiaj mamy taki wyjątkowy dla nas dzień, święto, o którym Wam już mniej więcej trochę wspominałam w czasie vlogu kulinarnego. Rano. Gdzie, no właśnie, rano, to było rano, gdzie robiliśmy chatkę po chatka. Obchodzimy rocznicę, jak mieszkamy w tym naszym tutaj domu. I z tej okazji zrobiliśmy sobie takie małe nasze święto. No na razie jesteśmy dzisiaj, no, tylko w trójkę. Tak, jesteśmy nasza, w trójkę, bo... Nasza druga... Tak, męska część jeszcze na razie, wiecie, nie przemogła się, żeby no, wystąpić czy... Udzielić głosu. Swojego głosu, ale po naszym takim małym, słodkim... Tak, święcie będziemy świętować uroczystą kolację, która już nie będzie nagrana, no z tego względu, że oni, tak jak mówię, na razie jeszcze nie są przekonani, żeby się pokazać i upublicznić. Trochę Wam dzisiaj poopowiadamy takie nasze wspomnienia z tego właśnie, jak tutaj już jesteśmy rok i jak to było na początku, jak tutaj przyszliśmy. I co? I powiemy, co tu dzisiaj... Kalina tak zerka na stolik, to może pokażę. No pokaż, czy stolik, bo jestem... To jest właśnie ta chatka. Kawka, jak to u nas zwykle bywa, do czegoś słodkiego. No i winko. No i winko na toast, żeby... No to może Bogusia pokażesz nastrój nas. Uczcić te rocznice. Jak sobie najważniejszym właściwie w tym naszym domu. Co pierwsze właściwie żeśmy zakupili. Takie wymarzone. Zwłaszcza jeżeli chodzi o mnie. Ja od dzieciństwa marzyłam o domku jednorodzinnym i o tym, żeby kiedyś móc mieć właśnie kominek. Co prawda to jest kominek na biopaliwo, ale efekt jest moim zdaniem równie fajny jak kominki na typowe drewno. Chcieliśmy napalić dzisiaj w kominku. Ale jest za gorąco, zdecydowanie tak. Teraz jest gorąco. Tak, zdecydowaliśmy, że świece będą. Tym bardziej, że mamy gorącą kawkę, to tylko wiecie, tak dla fajnego klimaciku, żeby nam było po prostu miło. No świece często sobie palimy. Tak, ja już wspominałam widzów, że jestem wielbicielką takich klimatycznych oświetleń i świeczek różnych. Także no, wiedzą, tak, że my wszystkie trzy to lubimy. To Kalinka może jeszcze raz powiedz, przeprowadziliśmy się z Bydgoszczy. I właśnie chcielibyśmy przy okazji pozdrowić wszystkich naszych szwederowiaków. Wszystkich naszych sąsiadów, których serdecznie, zawsze tak, serdecznie miło wspominamy. Ja ze swej strony pozdrawiam również koleżanki, kolegów, których no, od dziecka, można powiedzieć, od zabawy w piaskownicy razem z bratem znaliśmy. Właśnie bardzo serdecznie Was ciężko wspominamy. Nam było się rozstać z Bydgoszczą, nie? No, ja mieszkałam od urodzenia w Bydgoszczy, 35 było, lat. To nie a było mamusia? Takie proste. Powiedz, jak to się odbyło właśnie, że jak dojrzał ten pomysł? Wiecie co, jeżeli chodzi o sam pomysł, to było tak mniej więcej, mamuś, tak od 2016 roku. Po śmierci mieliśmy, babci. Tak, po śmierci babci. I cioci męża. Właśnie, tu ciocia też może powiedzieć, że razem we trójkę, tak żeśmy sobie, no głośno marzyli, że fajnie tak by było zamieszkać kiedyś razem. Jeszcze rok temu, dwa lata temu, po Wigilii Święta Bożego Narodzenia. W internecie. Oj, to była taka Wigilia. To były marzenia dwa to lata To były marzenia, temu. Tak. A też dwa lata temu, te Wigilie, to było nie szukanie. Słuchajcie, szukanie. Już tak plany były. No, a już nasze mieszkanie już było wystawione do tak sprzedaży, prawda? W 2017 roku, tak? Tak. Nasze było tak, wystawione dokładnie. I słuchaj, jak to się wszystko odbyło, słuchajcie, w przeciągu miesiąca. My w Bydgoszczy sprzedaliśmy mieszkanie. A ciocia jeszcze szybciej. Ciocia jeszcze szybciej, przeciągu, tak. Przeciągu jednego dnia. Jednego dnia można w tym samym dniu. Tak. Ale słuchajcie, co jest takie nieprawdopodobne. Ten domek, w którym teraz mieszkamy w Świeciu, to córka, ty wyszukałaś w internecie. W internecie, słuchajcie, jak już byliśmy zdecydowani, że podejmiemy ten krok, to zaczęłam już szukać, działamy, no wiadomo. Tak? I ten dom, powiem Wam tak, naszej tutaj całej rodzince, również chłopakom, chociaż ich tu nie mam, tak jak mówię. Przypadł do serca. Od razu przypadł do serca. Dużo ofert przejrzałam, masę tych ofert było. I to z mamą, ten dom, i sama. I ciocia. I ciągle do niego wracaliśmy na zdjęciach, prawda?
A to taka była sprawa, że musieliśmy się wprowadzić tutaj w ciągu miesiąca, w ciągu nie? miesiąca, tak. Także to... My byliśmy, wiecie co, na takim... bo ciocia, tak jak mówimy, to była taka fajna sytuacja, że w przeciągu... No mogła w każdej chwili te mieszkanko swoje sprzedać i sprzedała bardzo szybko. I, a u nas to było to, że po prostu... Wiadomo, w mieście dużym, w Bydgoszczy, to jest niby dobrze. Tutaj właściciel czekał, mieliśmy tylko miesiąc, ten domek by przepadł, a ja bym sobie chyba tego nie odłapała. Nie, ja po prostu już wtedy powiedziałam, jeżeli nam ta okazja przejdzie, nie szukamy już. Nie, to byśmy się zdecydowali, że zostajemy w Bydgoszczy, ciocia by została u siebie w swoim mieszkanku, bo po prostu zdecydowaliśmy się ten dom albo żaden, prawda? No. Myślę, że dziewczyny i tutaj nie poprą. Tutaj tak? żeśmy właśnie dzisiaj, 9 lutego, żeśmy się Bogusia prowadzili. Dzisiaj dostaliście klucze. Dzisiaj dostaliśmy klucze. Dzisiaj spędziliśmy tutaj noc. Pierwszą noc. Ta noc była taka cicha, spokojna. W ogóle tutaj muszę wam powiedzieć. Nie odczuliśmy, że jesteśmy w obcym domu. Nie. To tak jakby to był nasz dom od lat. Od lat, nie? Tak. Że to jest nasze miejsce. Tak. Czułaś to, nie? Tak. Wszyscy czuliśmy. Ja muszę właśnie powiedzieć ze swojej strony, bo ja tutaj troszkę później dotarłam. No. Bo tu się wiecie, zaczął od razu remont, tu był taki galimatias, że no to się nadaje na zupełnie inny odcinek. No. I jak weszłam tutaj pierwszy raz, kiedy już no, dom był nasz, to po prostu poczułam coś takiego, że taką wielką radość, pokój i dziękowałam Bogu, że właśnie do tego domku nas tutaj sprowadził. No. I do dzisiaj jestem ale wdzięczna. Wszyscy to czujemy. My wszyscy żeśmy dziękowali tutaj, Bogu, tak. że tutaj mieszkamy, a w ogóle... Powiedzcie jeszcze przez ten rok ciszy, jaka tu jest przepiękna cisza. Tak, mamy bardzo spokojną okolicę. Przepiękne. W ogóle w świecie jest bardzo piękne. Wiecie co, jeżeli chodzi o kanał, to planujemy wam nagrywać, jak już przyjdzie, wiadomo, cieplej będzie, jakoś tak fajnie na dworzu, wiosna, lato. Spacery ze świecia, czy tutaj jakieś fajne miejsca, bo świecie ale, jest bardzo fajne. Ale Kalinka, nasze osiedle tutaj, osiedle domków również, tak. My mieszkamy. Sąsiadów tak, mamy bardzo. Bardzo fajnych, tak. Słuchaj, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Może będą nas oglądać. Tak. Bo, ale jeszcze chodzi mi o te tereny, takie górzyste, jak w górach się czujemy. I to są nasze tereny, tutaj ta miejscowość jest nasza rodzinna, prawda? Tak, tak, my mieszkamy, znaczy się ja z siostrą mieszkaliśmy 14 kilometrów, nie Bogusia? Tak, z naszej, tak. Jest do Świecia. To w Świeciu ja się urodziłaś, nie? W Świeciu ja się urodziłam, tak, ale muszę wam powiedzieć, że nasza mama pochodziła z gór, my jesteśmy na pół krwi góralki z ciocią. No ja już taką ćwiatkę. I te góry nam się podobają, i te góry tutaj nam się bardzo podobają, w ogóle nie czujemy zmęczenia. A ja jeszcze wrócę do domu. Co bardzo mnie tutaj cieszy, podoba mi się taras. Piękny, ojeny. Taras. Ciocia mi wspomniała. Śniadanka, nie? Z tarasu. Na pewno go zobaczycie, bo to było też jedno z takich moich też no, skrytych marzeń, tak. Że jak już będzie dom, będzie ten kominek, który widzieliście, taras. Jest, no to jeszcze taras. Ale ten ogródek przepiękny. I ogródek, tak. Krzyk. Na pewno go zobaczycie, bo ja już się nie mogę doczekać na wiosnę, żeby właśnie tam z dziewczynami pić kawę i herbatkę. Ale jeszcze, bo zapomnę, moi kochani, chciałabym podziękować na pewno ciocia, bo często wspominamy wszystkich z Gawrońca. Tym, którzy nam pomogli przy przeprowadzkach, prawda? Naprawdę, Bogusia, tak. Nie? To dużo wszystkim. Bardzo jesteśmy bardzo wdzięczni. Dużo było, naprawdę, i do dzisiaj tak, wspominamy. Jasiu, tobie bardzo dziękujemy, bo ty bardzo dużo nam pomogłeś. Wszystkim, którzy nie jesteśmy w stanie wymienić, nie? A nie chcemy nikogo pominąć. Jasiu muszę im tak. Ale wszystkim, wszystkim naprawdę, wszystkim, bo kogoś możemy pominąć, nie? Ani przykro, tego. Naprawdę, tak. Dziękujemy z całego serca wszystkim. Bo przeprowadzka naprawdę, mieliśmy 2 mieszkania do przeprowadzenia. Tak, i no było ciężko. Sama przeprowadzka, potem wiadomo remonty, ale... To już też inny filmik remontu. Tak, to jest zupełnie inny temat, inny filmik. To właśnie, to można... Dzisiaj chcieliśmy po prostu się z wami taką, ja zwłaszcza chciałam się taką moją radością osobistą, bo strasznie mi tutaj... Znaczy strasznie, teraz to zabrzmiało w negatywnym sensie. Jest mi po prostu tutaj bardzo dobrze. Jestem cały czas wdzięczna, że tutaj mogę mieszkać. No i co? I tą radością chciałam się z wami podzielić. My na też, kanale. Razem z Kalinką. I dziewczyny podzielają tą moją radość. Podzielamy tą tak samo mój brat i mój tata, no ale mówię, ich naprawdę, na razie tutaj nie ma. Jest przepiękna tutaj miejscowość, przepiękne okolice, ale też na początku brakowało nam chyba troszeczkę tych naszych... Bydgoszczy, Bogusia też troszeczkę Gawrońca, nie? Ja jeszcze pracuję w Gawrońcu. Ty jeszcze pracujesz i jeździsz. Ciocia ma styczność, my gorzej. My gorzej, bo wiecie co, naprawdę
Ale Bydgoszcz została w naszych sercach. Kochamy ją i pozdrawiamy ją. I zawsze będziemy wracać do Bydgoszczy, bo no my jesteśmy dosyć często, zwłaszcza wy jesteście przynajmniej raz w miesiącu w Bydgoszczy. Ja na pewno się na wiosnę wybiorę. Pozdrawiamy wszystkich. Może na jakieś zakupy i zrobimy wam jakiś filmik. Pokażemy trochę Bydgoszczy. Wszystkich z Bydgoszczy pozdrawiamy. Wszystkich pozdrawiamy serdecznie. Wszystkich sąsiadów, wszystkich bez wyjątku, których znaliśmy przez te wszystkie lata. No bo ja, tak jak mówię, ja się urodziłam w Bydgoszczy i całe moje dzieciństwo aż do dorosłości spędziłam właśnie na Szwedrowie. Słuchajcie, może to teraz, może dziś, teraz rękę. Jak właśnie. Czekaj, ja tobie podam. Dobra. Tak, to jest nasze motto, bo wiecie co, Kalina i rodzina, to ten kanał też powstał ze względu na ten dom. Tak, ze względu na ten wiesz dom. Wiesz co? Bo ja sobie zresztą, wiecie co, nie wyobrażam innego tytułu, dlatego że no, dla mnie rodzina jest najważniejsza i będąc tu w tym domu jeszcze bardziej doceniłam, czym jest rodzina i dlatego kanał właśnie tak się nazywa. Tym chciałam się z wami dzielić. No, i bardzo dobrze jest, dziękujemy Bogu i dziękujemy wszystkim, że jesteśmy tutaj, że możemy dzielić się sobą. Pozdrawiamy jeszcze Emila. Pana właśnie, i pana dobrego właściciela. Tak, serdecznie pozdrawiam panią Dorotkę. Bardzo mili ludzie i naprawdę przy okazji, jak będą w Świeciu, zapraszamy ich do nas. No. Zaproszenie cały czas aktualne. Tak. Czekamy. No to moi dobrze, mili, kochani. Ale was też serdecznie pozdrawiamy. Wszystkich widzów, tak. Tak, jeżeli naprawdę będziecie kiedyś chcieli spełnić jakieś swoje marzenia, to warto planować. I uwierzcie, że się spełniają. Dzięki temu, że jestem w tym domu, że dostałam ten dar od Boga, że tutaj mnie sprowadził, wierzę na 100%, że każde marzenie się spełni. Spełniają się, naprawdę tylko się musimy w to wierzyć. Tak. Wiecie co, wiara, jeszcze raz wiara. I wiadomo, trzeba czasami się odważyć, bo to dla nas też była taka, skok na głęboką wodę, wiadomo, nie? Ale słuchajcie, warto Bydgoszczy, próbować. Ja miałam 50 lat swojego życia, zostawiłam. To nie jest tak łatwo, nie? Tak. No dobrze, Bogusia, to jeszcze raz. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. I życzymy wszystkim spełnienia marzeń, tak jak nam się spełniły. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.